Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Grygotik. Jesteśmy w obozie na bagnach. Teleportujemy się do starego obozu. Po jedną rzecz, którą chciałem wam pokazać. Musimy udać się do kowala Stone'a. To jest ten kowal, którego uwolniliśmy z lochów. I w zamian za to, że go uwolniliśmy, on może nam ulepszyć zbroję. Jesteś. Mam u ciebie dług wdzięczności za wypuszczenie mnie z lochu. Wiesz, tak sobie myślę, nie mam nic cennego, co mógłbym ci dać, więc może zamiast tego wykuję dla ciebie coś specjalnego. Może jakiś pierścień albo coś w tym stylu. Dlaczego Gomez kazał zamknąć cię w lochu? Ten sukin syn ubzdurał sobie, że spiskuje potajemnie z magami ognia. Nie zabił mnie tylko dlatego, że jestem najlepszym kowalem w całym starym obozie. No i wrzucił mnie do tej zapluskwionej celi i wypuszczał tylko wtedy, gdy była dla mnie jakaś robota. A jest tu kilka opcji do wyboru. W zamian za to, że go uwolniliśmy, możemy wybrać pierścień, jakiś pierścień ochronny. Wybierzemy sobie wzmocnienie zbroi. Możesz dla mnie wzmocnić tę magiczną zbroję? Jasne, daj mi ją i zaczekaj chwilę. Oto twoja wzmocniona zbroja. Teraz jesteśmy kwita. Do zobaczenia. Już wam pokazuję tą zbroję. Tylko gdzie ona jest? Tutaj. Ochrony przed bronią chyba miała 90, a teraz ma 100. Z tego co czytałem, to jest wzmocniona o 5 punktów na każdej statystyce. No ale to taki dodatek. Gdzie jest to zaklęcie? Tutaj. Teraz wrócimy sobie do świątyni śniącego. Wreszcie będziemy mogli zabić tego szamana, który stał nam na drodze. No i kontynuować dalej grę. Pochodnia i ruszamy. Kurczę, jak się ma pochodnie w ręku,
to nie można użyć mikstury szybkości, raczej ona nie działa. Dobra, będę musiał lecieć z buta. Daleko nie ma. Tylko czekajcie tutaj. Nie, musimy wskoczyć tam do góry. Dobrze, jesteśmy. Mnie tu chyba dołem też dało się przejść. Dobra, jeszcze kawałek. Będzie nas czekało sporo walki. Tam nie, tylko tutaj. Kurde, nie to. Tutaj. Dobrze, jesteśmy na miejscu. Zapisałem grę, możemy ruszać na szamana. Jest to ostatni szaman. Masz ze sobą potężny oręż. Powstrzymam cię! Szaman nie żyje. Możemy ruszać dalej. Tu nic nie ma, ale tam wyżej będzie. W prawo czy w lewo jedna. Ciul.
zabić tego strażnika. Sporo expa, aż 1000. Dobra, pochodnia. I gdzie my teraz mamy iść? A, tutaj. Do tych kapliczek musimy powkładać broń szamanów. Kolejność jest chyba dowolna. Dokładnie, dobrze. Xardas. Nie mamy wiele czasu, więc słuchaj uważnie. Jak się tu... Śniący jest już blisko. Wykorzystałem całą swoją moc, żeby się tu dostać. Przetłumaczyłem starożytne przepowiednie orków i odkryłem, o co chodzi z pięcioma sercami. Pięć serc należących do kapłanów, których pokonałeś, złożono w pięciu kapliczkach. Kapliczki można otworzyć, ale tylko starożytne sztylety kapłanów są w stanie je zniszczyć. Musisz przebić serca kapłanów pięcioma sztyletami. Tylko w ten sposób uda ci się wygnać śniącego z tego świata. Rozumiem. Śpiesz się. Przebudzenie demona odbędzie się już wkrótce. Szalony Korkalom i jego poplecznicy są już tutaj. Zebrali się w krypcie śniącego. Przelałem już zbyt dużo krwi. Nie pozwolę, by ktoś mnie teraz powstrzymał. Śniący staje się potężniejszy z każdą minutą. Nie mogę. Co się z tobą dzieje? Ja muszę. Xardas powiedział nam, jak mamy pokonać śniącego. Musimy przebić sztyletami szamanów ich serca. Musimy się tu jeszcze rozejrzeć, ponieważ tutaj są skrzynki. I mumie. A w tych mumiach znajdują się napoje. Siły, many, zręczności. Więc musimy przeszukać, bodajże tych mumii jest 12. Dobrze, tutaj przeszukane. Musimy udać się teraz na drugą stronę. Tam jest kolejna skrzynka. Aha, tam jest zejście. Tam... też, czyli my musimy iść tutaj na razie. Już jesteśmy. Otwieramy skrzynkę.
skrzynce nic ciekawego. Pierwsza mumia. I mamy dwa eliksiry siły. Zostały jeszcze trzy mumie. Mumie przeszukane. Musimy to teraz wszystko wypić. Kurczę. Aż 7 eliksirów życia. Teraz eliksir many. O, 7 eliksirów siłę. Zaraz obejrzymy sobie statystyki. Mamy 172 punkty siły, 105 zręczności, 600 życia, 603. A jeszcze 40 punktów umiejętności. Zapiszę grę, bo jeszcze spadnę do lawy. Już jesteśmy. Tak, tam jest śniący strażnik. Kolejny do zabicia.
Znów się spotykamy. Mój pan uprzedził mnie o twoim przybyciu. On potrafi wyczuć, że jesteś w pobliżu. Wkrótce znajdę się bliżej niego, niż mógłby sobie tego życzyć. Nie pozwolimy, byś pokrzyżował nasze plany. Świat doświadczy wkrótce przebudzenia wielkiego odkupiciela i nikt nie jest w stanie temu zapobiec. Wszyscy niewierni zapłacą słoną cenę, a ty będziesz miał zaszczyt być pierwszym z nich. Śniący, zbudź się! Niech tu przyjdzie. O, właśnie to. Żebym go raz trafił. Zabiję ja jego tak, ale to trochę potrwa. Kor Kalom nie żyje. Miecz Kaloma 70 punktów obrażeń. Teraz musimy zająć się tymi strażnikami. Zajmą się mną. To też jest taka opcja. Spróbujemy łuku, może będzie szybciej. Kurde. Zapomniałem, że jeszcze śniący nas podpala. Nowicjusze zabici. Musimy się wyleczyć.
gra zapisana i czy tam ktoś został jeszcze z tych szaleńców? Dwóch. Kurde, gdzie on jest? No chodź tu. Teraz musimy podnieść tą kapliczkę. Zapisujemy grę i robimy jeszcze raz tym samym sposobem, ten sam manewr. I kolejna kapliczka. Było blisko. Nie wiem, czy jak nie wbiję miecza w serce tego szamana tam, czy jak się pojawi demon, to nie pobiegnie za mną. Tak, żebym nie dostał ogniem od śniącego. Kurde, chciałem uniknąć. O, demon przyszedł za nami. Niech tak jest dobrze. Kolejne serce.
zostało ostatnie serce. Po powrocie śniącego do jego piekielnego wymiaru, znów ujrzałem światło dzienne. Magiczna bariera runęła, ale moja przygoda miała się dopiero zacząć. Pokonaliśmy śniącego, przebijając serca szamanów i wygnaliśmy go do jego piekielnego wymiaru. Ja osobiście grę Gothic bardzo lubię, ogólnie całą serię, no i staram się nią zagrać, jeżeli tylko mam czas. No praktycznie wypada u mnie to tak, że co roku gram w Gothica. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnych materiałach.